Witajcie, dzisiaj kolejna wycieczka, jestem z Patrykiem. Witaj, Patryk. Witam. Konwencja tego programu będzie taka, tego dzisiejszego filmu, że Patryk ma zadać mi 5 pytań, jako że on latał dopiero jeden raz z DJI-em. Wcześniej latał małym FPV. I ja na te 5 pytań mam odpowiedzieć. On jeszcze nie wie, jakie to są pytania, ale pewnie wyjdą w trakcie. Dzisiaj warunki są średnie. Wczoraj polataliśmy pierwszy raz, było lepiej. A dzisiaj warunki są średnie, ale damy radę. Zrobimy tylko jedną baterię chyba, jeden pakiet, akumulatorek i do domu, bo jest wyjątkowo zimno i pochmurno i trochę wilgoci. Słuchajcie, Patryk ma 19 lat, jest zdyszany. A ja tutaj gadam, nagrywam i wchodzimy pod całkiem sporą górę. I teraz jeżeli chodzi o przygotowanie, mamy już rozłożony dron. Jakbyś mógł jeszcze przednie ramiona, tam są te końcówki anten. A ja za chwilę jeszcze Leona poszukam. I wiesz co, trzeba go skalibrować. Najłatwiej skalibrować go w ten sposób. Czyli pierwsze pytanie Patryka, jak skalibrować? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Świeci się żółte i w tym momencie możemy już obracać. A patrzysz na światło. Jest i teraz go głową w dół daj, dziobem w dół. Aha, i znowu się obracasz. I jak będzie przerywane, to już można... Dobra. Okej, on sobie złapił satelity i zaraz będzie gotowy. Słuchajcie, on nie ma ani jednego pytania jeszcze. No dobra, ale to... Już wczoraj latałeś RM, to przecież powinieneś wiedzieć mniej więcej. Coś tam wymyślę, zobaczymy. Okej, odnośnie aplikacji czy... Aha. Wiesz, takich rzeczy. Tu jest dość fajnie. Jest bardzo przyjemnie. Nie? Te skałki, one kiedyś były bardzo zarośnięte całe. Tutaj był las. Ale ten cały las został, wiesz co, odkryty, żeby tych skał korzenie nie rozsadzały. I teraz combination stick command. Zobacz sobie, ile masz satelitów, ile jest w tej chwili? 11. Może startować. Combination stick command. Pokręć nim tak, wiesz co, z 30 sekund, żeby widać było, że wszystko gra. Tu wygląda, że wszystko gra, możesz startować. Patryk latał do tej pory małym FPV, a pierwszy raz, czy drugi raz dzisiaj lata Maviciem R. Jesteśmy znowu w pięknej zimowej scenerii. Pogoda jest taka średnia, ale nie szkodzi, damy radę. Pierwsze pytanie, czy da się włączyć kamerę FPV? Czyli? Czyli gimbal FPV. Coś w tym stylu. Można, pewnie. Tryb gimbala. Tak, który... można, oczywiście. Można, widzisz, Leon, że można. Więc odpowiedź jest taka, da się przełączyć FPV. Wchodzimy do trybu gimbala i tutaj mamy follow albo tryb FPV. W tym momencie gimbal będzie tak jak dron, nie będzie stabilizowany w poziomie. Dajesz? Nagrywamy. Możesz pójść do tyłu. Leon, co ty wyprawiasz? Co to miało być? No dobra, Patryk, drugie pytanie. Czy dałoby się odpalić litchi z poziomu aplikacji DJI Fly? Musisz mieć albo jedną, albo drugą. Wiesz? Aha. Czyli nie da się. Nie. Możemy spróbować liczyć, jak wylądujesz, ale nie da się tego zrobić równolegle. Aha. Jedną trzeba zamknąć, żeby druga działała. To, najlepiej to bardziej nie, o to mi chodziło. Nie w locie, tylko na ziemi. Tak, żeby przełączyć aplikację po prostu. Okej. Okay. Żeby włączyć liczyć. Powoli zaczynamy się przyzwyczajać do tego zimowego latania. Nie wiem, co się zdarzy, jak zrobi się cieplej. Ale ta aura, która jest teraz ze śniegiem, sprawia, że jest dużo więcej światła. Naprawdę fajnie się lata. Chyba nawet lepiej się lata niż wtedy, gdy nie ma śniegu. Jest po prostu dużo, dużo lepsze oświetlenie. Patryk leci tam. Ładujemy. A już masz baterię? 34. No to dawaj, ląduj.
a dziwnie się nakręca odcinek, kiedy nie latam. I ciekawostka, jaką chcę wam powiedzieć, że dzisiaj przez pół dnia rozkręcałem dwa kłady po to, żeby zdobyć narządy, czyli podzespoły dla Cinereta. Jest tam m.in. Vista, jest kamera, jest też odbiornik. To wszystko wymagało trochę cierpliwości i trochę uwagi, ale wygląda na to, że Cineret już niedługo będzie alive, czyli żywy. Chcesz latać jeszcze, czy już? Można by jeszcze jeden pakiet naletał. No to dawaj. Jak chcesz jeszcze polatać? Masz jakieś pytania? Na razie mi się nie suwa, ale zobaczymy, jakie będą, nasuną się pytania. A ty masz aplikację DJI Go 4 zamontowaną? Tak. Zainstalowaną? Tak, mam. Bo to ci będzie potrzebne. No. Mam nawet litchi. O! Także nieźle. Pytanie o litchi, czy będzie pasować? Będzie, to, będzie. To nie wiem właśnie, czy jeszcze na takie grube loty będą. Ale lepiej lataj na tym. No właśnie. Na razie na DJI Go, bo to są twoje pierwsze loty. Bo liczy chyba nie ma logów wpisanych do DJI Fly. Będzie ciężko znaleźć. A jak się lata RM? Jest stabilny, czuć, że to jest stabilny dron. I no, ładnie nagrywa. Aha. Nie widziałem jeszcze efektów, ale mam nadzieję, że zobaczę. Tam ja przestawiłem ci na Disney Lake, to jest taki płaski. Okay. Filmowcy nazywają taki profil szmatą, to znaczy, że trzeba go wyciągać w postprodukcji. Aha. Trzeba go kolorować, ale więcej detali zawiera dzięki temu. Dobrze. No jak tam startujesz? To włączaj, Patryk, i jedziemy z drugim pakietem. Stefan jest dobry koleś. Dawaj. Odważnie. Jedziemy. Jak idzie? Ciągnij górę, ciągnij. Na razie dobrze. Super. Mam pytanie, jak na przykład jest dron w tryb sport, to tak. Przełączyć go na tryb, który na przykład lata wolniej, żeby no. Nie walnąć w coś, tylko dobra, po prostu nagrać. Tu masz przełącznik trybów, bo to jest trochę inna aplikacja, ale to jest tylko normal i sport, nie? Mhm. A żeby się odnaleźć w trybie tripod, trzeba przejść w inteligentne tryby lotu i tutaj powinien być statyw. Tu jest, wiesz? Okay. I w tym momencie już latasz w trybie tripod. Powinno się to wyświetlać. Tutaj się wyświetla status na samej górze. Okej, możesz sobie teraz patrzeć, jak on wygląda. Dobrze jest też latać w linii do siebie, żebyś widział dokładnie, jak lecisz, jak jesteś nisko, nie? Dobrze idziesz, jeszcze śmiało, Patryk. Dawaj, śmiało. W trybie tripod lata bardzo ładnie, stabilnie. Nie jest tak, że po prostu nie mamy okazji, że za szybko wlecimy w coś. Jest po prostu bardzo dokładny i no i tyle. A te czujniki jakoś przeszkadzają ci, ograniczają czy nie? Znaczy tylko informują blisko przeszkody. Tak, tu masz ten czy radar, na przykład nie? Jeszcze nie. Tu jest jeszcze taka funkcjonalność APAS, w którym się po lewej stronie jakbyśmy z tripoda wyszli. Ale jest okej, okay, fajnie. Bardzo delikatnie. To tak, żeby ci wśmigła ręka, nie wpadła. Leciutko, leciutko. Już. Proste. I co? No udało się. Nie jak się udało? Nie to jest klasyka. Prosta sprawa. Jak będziesz drona FPV i piątkę łapał, tak. To będzie fajna to sprawa. To mogłoby urwać. Albo CineWoopa. Ale tego spokojnie. Słuchajcie, jak zwykle zmarzliśmy, ale polataliśmy dwa akumulatory. Jestem ciekawy przede wszystkim opinii Patryka, jak ten Mavic Air się spisuje i czy z niego jest zadowolony. A druga sprawa, trzeba zaraz złapać psa. Leon! Jest to na pewno stabilny dron, ma czujniki, także jakby coś przyszło, nie daj Bóg, no to zawsze są te czujniki i może coś uratuje się. No. No i polecam. A to hałasowanie i krótki czas lotu, da się z tym jakoś żyć? Da się żyć. Jeżeli ma się na przykład Fly More Combo, no to jest to zdecydowanie warte uwagi. Ja ci powiem też, że te śmigła, te amerykańskie, czerwone, one są naprawdę fajne i są takie, może nie to, że bardzo ciche, ale inny jest ton tego hałasu, tego dźwięku. Wiesz, bo jest taki niższy. Chodź, Leonku, dobry piesek. Kochany, co tam? W każdym razie bardzo fajny czas i ja dziękuję też Patrykowi za wspólne loty. Również dziękuję. No i trzymajcie się, kończymy zimową wycieczkę. Konwencja typowo vlogowa, bo wiadomo, jesteśmy w terenie zimno i tak dalej, ale fajne loty. Dzięki ci, Patryk, a my widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć!